Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. A gościem rozmowy o dziewiątej w Radiu Gorzów jest były prezydent Gorzowa, członek zarządu województwa lubuskiego z Lewicy, Tadeusz Jędrzejczak. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry, państwu, witam. W Gorzowie Wielkopolskim jest zimno czy ciepło dzisiaj od rana? No zimno, zimno. A w Gorzowie czy Gorzowie Wielkopolskim? Dla mnie będzie zawsze Gorzów Wielkopolski, bo to jest nasze miasto, które... Po II wojnie światowej zostało przydzielone czy weszło granice państwa polskiego, i z tą nazwą wiążą się największe sukcesy tego miasta. To jest nasza tożsamość. To miasto, właśnie przy tej nazwie, i przy udziale polskich patriotów, stało się miastem o stu tysięcznym. W związku z tym, te akcje, które pojawiają się co kilka lat, ze strony tych samych osób, świadczą o tym, że ci ludzie po prostu nie są emocjonalnie związani z Gorzowa, i to jest takie wychodzenie przed każdą kampanią kilku prawicowych polityków Gorzewia z tą samą yy, propozycją. Znaczy, no w tym komitecie nie tylko są, yy, znaczy nie dzieliłbym na prawicowych i lewicowych i, i, i jeszcze jakichś innych opcji, tak mi się wydaje. Natomiast yy, konkretnie, Henryk Maciej Woźniak jest w tym zespole i usłyszałem taki argument z jego ust, że trzeba Gorzowianom i Gorzowowi przywrócić godność. Yy, uważa nie pan, pan Woźniak że Woźniak zajmie się Złocieńcem i swoimi problemami życiowymi. Złocieńcem? Tak, on bo jak wie o co chodzi. Pan powiedział, mnie swoimi problemami już godności niego gorzłowi nie przynosi, bo już wystarczy. Mm, ale, panie marszałku, pan będąc prezydentem sam organizował, no właśnie, co to było w 2000 Robiliśmy albo 2001 referendum. roku? Już referendum. Mieszkańcy Gorzowa odmówili, więc o, o czym mm. mówimy. Nie, 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 ale, ale pytam, czy, ja, bo ja nie, nie pamiętam. Musiałem brać w tym udział, bo zawsze mnie takie sprawy interesowały, ale szczerze mówiąc, tego nie pamiętam, na jakiej to było w zasadzie, bo przeciwnicy tamtego, pan to nazwał referendum, mówili, że. spokój, szkoda tego czasu, nowego, żebyśmy propozycji. Pana Woźniaka czy pana Korolewskiego. Nie, ale to wie, pan, pan przecież był referendum. No, zrobiliśmy zapytanie do mieszkańców. Większość głosów była przeciwko. Niech pan pyta o coś poważnego, a nie o inicjatywy, które pojawiają się co dwa. Mm -hmm. y, trzy lata zostanie poważnie Panie powierze. Marszałku, okej, okay, ostatnie pytanie z tego tematu, czyli to, że prezydent obecny Jacek Wójcicki yy, i urzędnicy zgodzili się na to, żeby robić konsultacje społeczne, które mają ruszyć w maju, bodajże to jest dobry pomysł czy zły? Czy nie powinien tego robić? Ale pan prezydent jest prezydentem, jaką decyzję podejmie? To jest jego, no ale pan jest byłym prezydentem, więc jest może pan to decyzja, ocenić. że robi to po wyborach, to i słusznie, no bo uważa, że nie jest to temat na kampanię wyborczą dla kilku prawicowców, którzy za tym się kryją. Yy, druga sprawa związana z takimi bieżącymi, bieżącą działalnością i prezydenta, i miasta, bo nowe porozumienie paradyskie ma... Znaczy jest taki pomysł, że w związku z analizą nowego podziału administracyjnego opublikowanego czy opracowanego przez Instytut Sobieskiego, mówiące o tym między innymi, że ma być zmniejszona liczba województw w Polsce, że to byłoby racjonalne, żeby z 16 zrobić 12, wtedy lubuskie poszłoby do Pomorskiego, a przepraszam, Gorzów i ten subregion do góry, do Pomorskiego, byśmy poszli, a na Góra do dolno No i w związku z tym, żeby wiem, ratować województwo lubuskie, żeby zapewnić jakieś fundamenty, y, takie porozumienia paradyskie, BIS, czyli nowe porozumienie paradyskie, spotkanie 7 grudnia w Paradyżu, y, y, prezydent Nowej Soli, Jacek Milewski, prezydent Janusz Kubicki Zielonej Góry i Jacek Wójcicki mają się spotkać i o tym rozmawiać. Co pan o tym sądzi? No po pierwsze, nie Instytut Sobieskiego decyduje o podziału administracyjnym kraju, to jest kłamstwo. Nie, nie, ja nie mówię, to, że decyduję, tylko ale że... Ale ja panu odpowiadam, no bo tu uzasadnienie pan przytoczył, mm -hmm. które prezydent. Że analizy zaprezentował Instytut Sobieskiego. Takich analiz w Polsce jest cała masa. W związku z tym to nie jest nic, co grozi po istnieniu województwa lubuskiego. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, to nie jest żadna inicjatywa, żadne porozumienie paradyskie, bo nikt z poważnych polityków w działaniach pana prezydenta Kubickiego nie uczestniczy. To jest kolejna inicjatywa pana prezydenta Kubickiego, który nigdy nikomu nie dotrzymał słowa. Próba ratowania miasta Zielona Góra pieniędzmi z Urzędu Marszałkowskiego i pieniędzmi pomocowymi. Dzisiaj Zielona Góra ma 200 milionów długu i warto, żeby ci, którzy tam opowiadają o podziale administracyjnym, artykulacjowe, celobuskie, żeby zdali sobie z tego sprawę. Sprawa następna. Oczywiście nikt z nas nie będzie brał udziału w tym spotkaniu, bo to nie jest żadne porozumienie paradyckie. Ja byłem na spotkaniu w Paradyżu, kiedy kończyliśmy dyskusję na temat powstania wojska lubuskiego. W 98 to rok to było. Nikogo był. z tych panów tam nie było i w związku z tym i my nie pojedziemy na to spotkanie. Oczywiście w cieniu są panowie, byli politycy i z prawicy i z lewicy, którzy są na garnuszku pana prezydenta Kubickiego. I ostatnia sprawa, którą chcę o tym powiedzieć, to wygląda w ten sposób. Że jest to próba budowy przez PiS list wyborczych do Sejmiku a nie żadnego Porozumienia Nowego Paradyskiego, które, które mają na celu razem z bezpartyjnymi doprowadzić do przyjęcia władzy przez Zieloną Górę w Sejmiku Ojca Lubuskiego, a konkretnie przez pana prezydenta Kubickiego. Trwa to już od wielu lat. Ja od kiedy jestem w Zielonego, że tak długo trwa ta próba. Cały czas jest nieudana i ta też będzie nieudana, zapewnia państwa. Wcześniej byłem również zaproszony na tego typu spotkania. Wtedy jeszcze przez prezydenta Tyszkiewicza z Nowej Soli, prezydenta Kubickiego i nie podpisałem porozumienia, bo uważam, że z niepoważnymi ludźmi takich rzeczy się nie robi i prosiłbym mojego prezydenta mojego miasta, pana Jacka, Jacka Wójcieckiego, żeby się na tym głęboko jeszcze raz zastanowił, przeanalizował, dlatego że my mamy pana prezydenta kubickiego i jego grupę z Zielonej Góry, która chce Obalić wszystko na pewno nie zaraży. Pan Mówi pan my w sejmiku, tak? Bo to nie panie. wierzcie w to. Gorzewianie i panie prezydencie, niech pan słucha starszego kolegi, który dobrze miasto życzy i panu. Niech pan się nie ładuje w tą awanturę, bo jeszcze nigdy Janusz Kubicki poza Płotki Zielonej Góry nikomu w żaden sposób nie pomógł i nigdy nie dotrzymał słowa. To są pisowskie marzenia człowieka, który wspierał pana radnego, a później posła Mejze i jeżeli pan chce być w tym towarzystwie, to tylko dla miasta i dla pana będzie absmak, bo pan sobie na to nie zasługuje ze swoją pozycją jako prezydenta Miasta Wojewódzkiego i jako Wielkopolskiego, ażeby w tym towarzystwie być. Na pytanie o to Marcina Sasima dzisiaj, bo była rozmowa w Radiu Zachód poranna właśnie w tym temacie z prezydentem Gorzewojeckim Wójcickim. Pytanie o listę do Sejmiku. Prezydent Wójcicki powiedział niewykluczone. Czyli pan mówi, że jest to podszyte politycznie. Mocno Ale to w sensie jest po to robione. Niech pan, mm -hmm. no niech pan będzie dorosły. To jest po to robione. Znaczy, ja jestem dorosły, tylko proszę no mnie nie wyleczyć. No... No ja pana pytam, panie no marszałku. Pan. No nie w sensie, że pan jest niedorosły. No w sensie takim trochę innym, także proszę się nikt nie gniewać. Nie, nikt nie, nie. że chodzi o to, żeby stawić listy przy pomocy prezydentów, z ich wsparciem, zdobyć yy, mandaty radnych, potem usiąść, tak, być oszukanym przez Zieloną Górę jak zawsze i mówić później, że nie wyszło, albo że się zna. Taki jest cel. Ten cel nie zostanie osiągnięty. W związku z tym nie dajmy się w mm -hmm. to montować. A pan mówi, my nie pojedziemy na to spotkanie. Czyli pan dostał zaproszenie na to spotkanie? No, dostałem zaproszenie, yy, 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 tak, które jest napisane przez ludzi, którzy nie mają Kinderstupy, tak. Ale gdyby byli z kim też, to bym nie pojechał, bo już znam tego, ten układ mhm. i to wszystko, jak się to odbywa i w tym gorzowa nie powinno być. A merytorycznie, panie marszałku. Ale co merytorycznie? Ale no, proszę mi dać dokończyć pytanie, sformułować. Już Może nie. za, długo, za no. długo je zadaję, nie wiem. Merytorycznie, czy pan widzi jakiekolwiek zagrożenie? Szukam, jakby, żeby z tym argumentem jeszcze chwilę podyskutować. Czy pan widzi jakiekolwiek zagrożenie dla funkcjonowania w takim kształcie Województwa lubuskiego? Absolutnie nie. Nie ma żadnego pomysłu na to w gronie rządu, czy w gronie koalicji, w ogóle, jak pan zwrócił uwagę na ten temat, nigdy nie dyskutuje. Nie ma takiego planu. I sprawa ostatnia, takie dokumenty, jak ten z Instytutu Sobieskiego, pojawiają się co jakiś czas, jest w centrum Warszawy, która zajmuje się bez, cały czas analizą sytuacji w naszym kraju, wzrostem, gdzie są przepływy ludności, gdzie się zwiększa, przez to wpływa na ordynację wyborczą, wpływa na podział na to. I to cały czas się dzieje, a to, że podpuszczają nas tutaj. No kampania Polski. jest. No. no tak wie pan, ale kampania się robi z głową trochę, nie dawać się podpuszczać Zielonej Górze i facetowi, który ma większego niż brahmański i Bochański, którzy za tym stoją, wie pan. Nie dawa się podpuszczać. Prezydent jest prezydentem dużego miasta, w poniedziałek otwiera lepszą halę niż ma Zielona Góra, ma... Piękniejsze bulwary, ma więcej przemysłu, zielona góra, ma perspektywy przed i nie powinien się dawać montować takie tam gry i zabawy paru niedowartościowanych facetów, którzy na wiosnę, to gorzowiano mogę powiedzieć, zielonego że za blisko 100 milionów budują akwapark na świeżym powietrzu, w klimacie w ziemi lubuskiej. No to się Państwo zastanówcie, ile będzie kosztowało utrzymanie, kto gdzie z tego i jak długo. Korzysta. To skoro sam pan ten temat wywołał, panie marszałku, to czy pan się wybiera na otwarcie hali w Gorzowie? No oczywiście, że idę jestem dumny z tego, że w Gorzowie powstaje kolejny duży obiekt i obiekt budowany tutaj. Przy udziale środku rządu i samorządu. Oczywiście, że się biorą. Pan prezydent mnie zaprosił, i w poniedziałek się to, 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 to się nazywa otwarcie techniczne. Oczywiście, że będę. Mhm. A pan już widział te hale w środku? Nie, nie widziałem w środku, widziałem tylko z zewnątrz. Dyskutować można o wszystkim, bo, bo o gustach się nie dyskutuje. W związku z tym to nie ma sensu. Ale jest to mhm. element, który w Gorzowie będzie stałym elementem, który będzie decydował wielu, wielu. Dziedzina życia społecznego i sportowego i publicznego w Gorzowie. Ale jestem zaskoczony taką Pana bardzo pozytywną opinią na ten temat, bo jeszcze niedawno mówił Pan o tym, że no tak się nie buduje takich obiektów w sensie montażu finansowego, tak się nie no, zabiega dobrze, o pieniądze. No, ale to, to mam prawo do krytyki. Nie, ale... Ja wiem, tylko że dzisiaj mówi Pan jakby zupełnie co innego, dlatego no, jestem no, zaskoczony. No, dlatego, że skoro y, moje racje nie zostały wysłuchane, a obiekt powstał, to tego gratulować należy i liczyć na to, że będzie żył i że będzie dobrze funkcjonował. Czyli no, z tego wniosek, że nie racje. miał Pan racji. Proszę. Z tego wniosek, że nie miał pan racji W części miałem, ale dzisiaj to już jest bezprzedmiotowe No pan nie zapyta, czy będę wojewodą Będzie pan wojewodą? No nareszcie, jakieś pytanie prawdziwe, wie pan No więc pana informuje, że w ramach porozumienia Namawiali mocno Nie, nie, już panu panu tak, redaktorze Niecierpliwy długo. jestem no i dobrze, to i dobrze, bo wy spisu musicie być niecierpliwi, bo się jest czym przejmować. Ja jestem z spisu? No tutaj nie powiedziałem, tylko powiedziałem, wy tak ogólnie, bo też nas. Ale wy obywatelu, czy to. Nie, nie, no wy tutaj w sensie słuchacze, bo tutaj część z tych słuchaczy jest głęboko zainteresowana, co teraz powiem. Czyli pan się zwraca teraz do słuchaczy z Pisu? Do wszystkich słuchaczy Bardzo naszego proszę. miasta i regionu i do pana redaktora również, tylko tych, których to dotyczy szczególnie. A mianowicie, oczywiście, że jest dyskusja na temat zmiany wojewody. Pan Tajczak zgodnie z prawem już nie jest wojewodą, w związku z tym mamy sytuację taką, że jest dyskusja w Warszawie. Jak pan widzi, zakończyła się chyba już dyskusja o ministrach, sekretarzach stanu i podsekretarzach stanu. Nie wiem, czy wszędzie są kadry uzgodnione. Mamy na to jeszcze dwa tygodnie. I pewnie w przyszłym tygodniu będzie zakończona dyskusja na temat. 16 wojewodów w Polsce. Umowa koalicyjna mówi tak. Będzie 16 wojewodów podzielonych pomiędzy trzy komitety, które tworzą, czy 3, 3 kluby parlamentarne, czy opcje, które tworzą dzisiaj koalicję rządową. Trudno powiedzieć, kto mu przypadnie, gdzie mhm. wojewoda, bo tego nie wiem. Nie uczestniczę w tych rozmowach, ale na pewno wojewodowie będą z pozostałych dwóch opcji, z których wojewoda będzie wybierana. Czyli Czas lewica te... będzie miała albo wojewodę w lubuskim albo wicewojewodę. I tak, tak, i tak samo będzie z trzecią drogą, i tak samo będzie mm -hmm. z Platformą. Trudno mi powiedzieć, nie jestem w Warszawie, nie konsultują się ze mną koledzy, ja nie jestem tutaj szefem partii. Dzisiaj jest propozycja trzeciej drogi, a żeby wojewodą został pan bodajże Popławski, emerytowany wojskowy. W lubuskim, w naszym województwie. Tak, bo ja byłem e, lubuskim. A skąd jest pan Popławski, bo ja nie znam. No to musi pan zapytać trzecią drogę generała różeńskiego, mhm. senatora. To wtedy panu przybliży, bo ja też tego pana pułkownika nie znam. Niemniej jednak, no dzisiaj na ten, na ten moment to wygląda w ten e, mhm. sposób. Panie marszałku, bo pan nie lubi tego pytania, ja wiem o tym, ale... Ale którego? Ale, ale proszę? Ale tego, którego tego które zaraz panu zadam. Pan dzisiaj strasznie niecierpliwy jest. No bo chciałem skończyć swoją odpowiedź. Aha, no to proszę skończyć. Dobrze, przepraszam. No i tak wygląda sprawa wojewody, więc to jest jakiś w ramach ogólnego tam układania tych spraw kadrowych. I dami tak sprawa wygląda. I chcę pana powiem, pan, że mi jest dobrze w samorządzie od blisko 30 lat i tam się czuję dobrze. A poza tym, gdy będą takie propozycje składane i będą prowadzone rozmowy, no to najpierw musi być wybrany wojewoda, no bo też nie z każdym wojewodą każdy chce... Pracować byśmy mieli tu różne wojewody jakby. Mieliśmy nawet takich I, spadochroniarzy mieliśmy. Też no trochę. i było bardzo wesoło tutaj w niektórych momentach. Jak no, pan wesoło też to było do czasu. Bo jednak sprawy związane z zarządzaniem, czy znaczy z takim klimatem w województwie no nie były najlepsze, bo to nie chodzi o to. No, na ja pamiętam nawet, na jak Wojewoda wstrzymał wydawanie decyzji administracyjnych. Wszystkie decyzje dyrektoru leżały u niego na biurku, potem na stole, potem na podłodze, bo wszystkie chcieli je sprawdzać przez grupę. Mhm swoich doradców. Także różne czasy. Ale gdyby panu zaproponowali? Ale co? No, że pan wojewodą ma być. Czy by pan się zgodził? Teoretycznie, no. Ja wiem. Musiałbym się wtedy nad tym zastanowić, bo ja nie wiem, jak długo ta koalicja będzie funkcjonowała. A ten samorząd mi się podoba. Ja go budowałem, potem wiele lat pracowałem i chciałbym jeszcze w tym samorządzie do końca kadencji na pewno być. Wie pan, ja mam inne spojrzenie na to mhm. wszystko. Ja nigdy nie byłem urzędnikiem, ja nigdy nie byłem... Pracownikiem takim administracyjnym, a tak de facto wojewoda jest przedstawicielem władzy w terenie wpływ na funkcjonowanie regionu jest taki sobie. Ja się jednak tam trzuję chyba lepiej w tym samorządzie. Niemniej mhm. jednak, jeżeli, jak to się mówi, będzie taka Bez rozmowa, pozycja. to ja natychmiast panie Jacku do Pana dzwonię, przychodzę i mówię jak na spowiedzi świętej, do której nie chodzę, jak jest. Rozumiem. Panie marszałku, to y, pytanie o pana przyszłość jest taka, że gdyby pan miał o sobie decydować, także nie musiałby pan nikomu odmawiać i tak dalej, to pan w wyborach najbliższych y, kwiet w kwietniu chyba jest samorządówka. W kwietniu, powinien być w kwietniu. Będzie pan startował? Chciałbym. Chciałbym kandydować do semiku. mam wystarczająco kompetencje i doświadczenie i wiele spraw. I wbrew temu, co się tutaj na północy województwa... Mówi, to nie jest tak, jak tutaj próbuje się wykreować rzeczywistość. To nie jest tak, że w Zielonej Górze siedzą i starają się Gorzów zniszczyć, bo tam w ogóle takiego planu nie ma. Myślę, że przyjdzie kiedyś czas, kiedy będzie jeszcze w tym roku. Może w przyszłym będzie okazja powiedzieć, jak to się odbywa i dlaczego tak to jest. To chcę Państwa zapewnić, że konflikt między Zieloną Górą, prezydentem a platformą obywatelską, zarówno w Zielonej Górze, jak i na szczeblu województwa jest prawdziwym konfliktem, prawdziwym sporem, a takiego konfliktu nie mamy z prezydentem Jackiem Wójcickim, któremu serdecznie pozdrawiam i życzę dużo powodzenia i myślę, że ten bezkonfliktowy charakter pana prezydenta pozwala mu załatwić wiele więcej spraw i zarówno z prawą, jak i z lewą stroną, się wszystkim tutaj wydaje go, Dziękuję za rozmowę, panie marszałku. Dziękuję za zaproszenie życzę państwu miłego dnia. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu Województwa Lubuskiego, był gościem Radia Gorzów. Kłaniamy się państwu. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.